Cześć, z tej 23 i witam was w kolejnym odcinku z serii Pojedynki Bohaterów. I dziś starcie dwójki smoków z dwóch jakże różnych uniwersów, ponieważ Ancalagon Czarny, największy smok jakiego widziała Arda, z uniwersum Tolkiena zmierzy się z królem Kidorą. Z Monsterverse, czyli właśnie serii filmów amerykańskich poświęconych Godzilli a dokładnie jest to antagonista, główna antagonista z drugiego filmu poświęconego samej Godzilli, Godzilla Król Potworów z 2019 roku. I obu bohaterów porównamy w tych kategoriach, co porównywaliśmy do tej pory na odcinkach. A na koniec dla zainteresowanych będzie jeszcze omówienie ankiety, w której była to jedna z czterech opcji do wyboru. A pamiętam, że w tej ankiecie, w której wygrał Król Kidora kontra Ankalagon, ta opcja. No to pozostałe opcje były naprawdę bardzo ciekawe. Ale to oczywiście na koniec, i to oczywiście dla chętnych. A teraz przechodzimy do tej właściwej części tego materiału, czyli porównanie obu bohaterów. Pierwszą kategorią jest siła fizyczna. I jeśli chodzi o taką siłę po prostu, no to myślę, że tutaj postawiłbym na Ankalagona, O Królu Kidorze. Wiemy, że ma on około 160 metrów, także naprawdę potężna bestia. Natomiast o Ankalagonie nie wiemy dokładnie, jaki miał rozmiary, ale wiemy, że mógł być on naprawdę ogromny. E, dlatego, no tutaj, myślę, że mógł być on nawet sporo większy od króla Kidory, e, albo przynajmniej trochę większy. E, wydaje mi się, że raczej. Tak czy inaczej był większy od swojego dzisiejszego oponenta, dlatego, jeśli chodzi o taką po prostu siłę, jako siłę, no to tutaj bym postawił na Ankalagona. Jeśli chodzi natomiast o szybkość, to wydaje mi się, że zarówno jeden, jak i drugi bohater mogą się poruszać, e, jeśli chodzi o lot, e, z podobną prędkością, natomiast w samej walce, no może Kidora byłby trochę szybszy. Ale tutaj Kidore bardziej docenię w tej kolejnej kategorii. No i tą kategorią jest oczywiście zwinność, i tutaj z racji, że jednak jest trochę mniejszy, i też na podstawie tego co widzimy podczas starć z Godzilla, no to trochę zwinniejszy wydaje się dla dla mnie król Kidora, i jemu daję tutaj punkt. Następnie walka wręcz i tu stawiam na remis, choć są pewne aspekty, które stwierdziłem, że uwzględnie w innej kategorii dalszej. Natomiast tutaj taka typowa walka wręcz, oczywiście zarówno jeden jak i drugi smok posiada ostre kły, ostre szpony, nankalagon oczywiście trochę większych rozmiarów. Natomiast król Kidora posiada trzy głowy, a co trzy głowy to nie jedna. Także to stanowi naprawdę e, ogromne zagrożenie, jeśli ktoś naprzeciwko króla Kidory staje. Następnie mamy wytrzymałość, i tutaj bym postawił na króla Kidore, ponieważ tytani w Monsterverse są naprawdę wytrzymali. Szczególnie ci tacy najlepsi, do których możemy zaliczyć właśnie Kidore, Godzille, Konga, Motre czy chociażby występującą w najnowszym filmie Shimu. E, także no Go Kidora należał jak najbardziej do tych w Godzili, najpotężniejszych tytanów. E, no i generalnie tytani potrafili wytrzymać chociażby wybuch bomby atomowej, e, a niektórym to promieniowanie na przykład też dawało ogromną moc. E, sam Kidora w filmie też, jak dobrze pamiętam, wytrzymał wybuch bomby Jakiejś takiej tlenowej, która niszczyła jakiekolwiek życie, a on po prostu nie zrobił sobie z tego absolutnie, nic z tego sobie nie zrobił. I bez problemu z tego oceanu, gdzie ta bomba została rzucona, wyleciał triumfalnie po pokonaniu godzili w walce. I raczej nie wydaje mi się, że Ankalagon przetrwałby. Tak potężne wybuchy i tak potężne, właśnie rzeczy, jakie byłby w stanie wytrwać król Kidora. Następnie mamy ogólne umiejętności. Ankalagon oczywiście potrafił wziać ogniem, potrafił latać i był bardzo groźnym, potężnym smokiem. Kidora, oprócz tych samych zdolności, które mogę tu wymienić, jak w przypadku wymieniłem Ankalagona, posiadał też chociażby co najmniej dwie inne zdolności. Pierwsza to to, że był Alfą. Był takim Tytanem Alfa, który za pomocą właśnie ryku, co zostało zaprezentowane w filmie, potrafił przyzwać innych Tytanów, by ci uznali go za swojego króla. Natomiast Akidora był nazywany tym fałszywym królem, tym prawdziwym był Godzilla, który pokonał go pod koniec filmu. A drugą zdolnością było to, że był on takim smokiem, który panował niejako nad elektrycznością, potrafił tworzyć niesamowicie potężne wyładowania, co było samo w sobie naprawdę potężną zdolnością. Następnie inteligencja. No i smoki Utokena są dość inteligentnymi istotami, także no tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o króla Kidora i porównanie go chociażby z innymi Tytanami, innymi postaciami z, ze swojego uniwersum, no to jest on jednym z takich bardziej rozgarniętych raczej Tytanów, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć, patrząc na zachowania, a dodatkowo to, że był on Alfą, potrafił właśnie władać i wydawać rozkazy innym Tytanom, no to tutaj też. Mógł osiągać jakieś korzyści i działania prowadzić w ten sposób. Także to, że on potrafił nimi sterować yy, i wpływać na nich, no to tutaj też taka dodatkowa zdolność, bo jednak to, że na nich wpływał, to jedno, a to, że jakoś yy, musiał sterować odpowiednio nimi yy, i wiedzieć, co za ich pomocą chce osiągnąć, no to tutaj jakąś inteligencję musiał wykazywać. Także tutaj może trochę ciężko też to porównać. Bo jest to zupełnie inny rodzaj tej inteligencji, tych zdolności, ale chyba bym postawił jednak na ten remisik. Następnie mamy strategię, i wydaje mi się, że tutaj bym postawił na remis, bo zarówno jeden, jak i drugi próbował po prostu przeciwnika zaatakować wykorzystać swoje zdolności, swoją wielkość, swoje gabaryty. I po prostu pokonać przeciwnika. Także tutaj jakiejś większej filozofii nie ma, i możemy przejść do ostatniej kategorii. I ostatnią kategorią jest doświadczenie. Oczywiście, Ankalagon, tak jak wiele innych tych stworów i bestii służących Morgotowi, brał udział w różnych bitwach, potyczkach i stanowił naprawdę ogromne zagrożenie. Siał ogromne spustoszenie. Natomiast, no, tutaj mamy sytuację wreszcie, gdzie uniwersum Tolkiena nie jest tym, gdzie e, mamy dłuż, dłużej e, trwającą oś czasu, ponieważ, no, król Kidora, tak jak wielu innych tytanów, ma nawet ich po parę milionów lat, tylko, że no, w przypadku króla Kidory mamy też tą sytuację, że on bardzo długo był zamrożony, e, właśnie, i dopiero został e, po pewnym czasie odbrożony i skonfrontował się z Godzillą, Dlatego, no, tutaj trochę mu czasu wtedy uciekło. Ale też w dawnych, dawnych czasach mieliśmy te starcia tych Tytanów, te dawne wojny Tytanów. No i wtedy już też był znany Król Kidora, że on już wtedy przybył. Dlatego, no, mimo wszystko to doświadczenie posiadał. I no, myślę, że tutaj. Zaryzykuję i postawiłbym na remis, choć może powinienem postawić na króla Kidore. Tak czy inaczej, potwór 0 wygrywa 8 do 6 w małych tych punktach, jak ja to nazywam, i przejść możemy do podsumowania. No i starcie pomiędzy tymi dwoma bohaterami byłoby naprawdę ciekawe, ponieważ i jeden, i drugi ma pewne zdolności, które działają na jego korzyść. Natomiast, no, Ciekawe to by było, bo tak, Ancalagon jest większy, jest silniejszy i też pytanie, czy smoczy ogień, jakim dysponowały smoki w uniwersum Tolkiena jest na tyle właśnie gorący, by właśnie cokolwiek zrobić Kidorze. Z drugiej strony pytanie też, jak Ankalagon zareagowałby na te wszystkie wyładowania i te ataki elektryczne, czy on by jakoś to przyjął, czy może jednak e, nie dałby rady nawet z jakimiś takimi słabszymi atakami ze strony Kidory? No, bo jeśli doszłoby do walki takiej po prostu e, jeden na jeden, że walczyliby po prostu, który jest silniejszy, no tutaj Ankalagon mógłby wygrać. Ale z drugiej strony też Kidora ma naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre zdolności regeneracyjne. Jego tkanki naprawdę bardzo szybko się regenerują, czego przykładem jest to, jak Godzilla pozbawił go jednej głowy a jakiś czas później po prostu Kidora sprawił, że ta głowa mu całkiem szybko odrosła i się bardzo szybko zregenerowała e, także naprawdę imponująca zdolność, bo to jeszcze tutaj mogłem dopowiedzieć e, w umiejętnościach bohatera, gdzie wygrał i tak Kidora, no to tutaj dodaję na koniec e, w kontekście samej walki między bohaterami e, no i też jeśli chodzi o strategię raczej mieliby podobną no, i tutaj ciekawie, bo w sumie tak mi się wydawało na początku tego materiału, jak te punkty rozdawałem, że chyba postawię na Kidorę, ale w sumie ten Ankalagon też nie, nie wypada tak źle, aczkolwiek wydaje mi się, że Kidora mógłby wytrzymać zionięcie smoczym ogniem i że to nie, by, nie zrobiłoby na nim takiego wrażenia, a sam Kidora, za pomocą właśnie tych swoich zdolności, mógłby Tutaj Ankalagona pokonać. Oczywiście nie mówię tutaj o scenariuszu, gdzie Kidora przywołuje pozostałych Tytanów, bo wtedy Ankalagon jest w ogromnych tarapatach. Chociażby no też Ankalagon miał zdolność latania, więc część Tytanów by mu nic nie zrobiła, ale myślę, że jeśli mielibyśmy starcie King, King Kidora, Król Kidora i Rodan do pomocy kontra Ankalagon, no to to już by była dość spora przewaga. Bo, o ile swoimi zdolnościami Rodan z racji, że był ognistym ptakiem, no to by nic nie zrobił. No to o tyle za pomocą takich ataków fizycznych mógłby już wyrządzić jakieś szkody i może nawet by udało mu się szponami jakieś obrażenia zadać Ankalagonowi. A król Kidora miałby wtedy ułatwione zadanie. Dlatego nie wiem, czy nie postawiłbym tak 65 do 35 właśnie na. Królaki dore. I chyba tak bym to zostawił. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na tej walki, kto waszym zdaniem by wygrał. No ja uważam, że król Kidora tutaj ma lepsze te takie zdolności, te, które możemy zaliczyć do kategorii umiejętności, czyli szybka regeneracja, te wyładowania, i to, że jest tą Alfą jest takim jakby też królem potworów, jak godzilla. Także, no, chyba bym ostatecznie postawił właśnie na potwora z Monsterverse. No, i dla tych, którzy byli do tej właściwej części tego materiału, no, to serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie go, za wysłuchanie mnie. A jak ktoś jeszcze ma chwilkę i chce ją poświęcić, no to zapraszam na omówienie ankiety. A pod względem opcji, uważam, że była to jedna z lepszych ankiet. Król Kidora kontra Anka Lagon zgromadziło to 43% Waszych głosów. Ale, no tutaj pozostałe trzy opcje również zac zacnie się prezentują. Palpatine kontra Sauron, czyli Darth Sidious. Według George'a Lucas'a najpotężniejszy Sith w kanonie. E, no i właśnie oczywiście Mroczny Władca z Władcy Pierścieni. Dalej mamy opcję Darth Vader kontra Dr Doom. Czyli jeden z ciekawszych złoczyńców, jeśli chodzi o Marvela kontra Lord Seed. No i oczywiście e, tutaj najbardziej ikoniczny Lord Seed, czyli Darth Vader. E, no i też ostatnie starcie Dr. Doom kontra Sauron, czyli oczywiście postaci, które już przedstawiłem. E, obaj naprawdę bardzo potężni antagoniści. No Dr. Doom w komiksach szczególnie ma takie zdolności, że byłby w stanie i walczyć z istotami, które są na poziomie takich istot wyższych już, czy jakichś nawet bogów, więc no tutaj dość ciekawie się to prezentuje. Jeśli chodzi właśnie o tych pozostałych dwóch panów, no to zdolności zarówno Weidera, jak i Sidiusa brałbym z kanonu, czyli filmy. Nie brałbym tutaj pod uwagę legend, bo tam niektóre zdolności były wręcz chore i to by tutaj... Też sporo namieszało, ale na początek myślę, że e, no wezmę te zdolności z kanonu, ponieważ filmy oglądałem wszystkie wielokrotnie, dlatego e, no tutaj uważam, że bardziej ten film by wyszedł wartościowy, jeśli bym wypowiadał się tylko o kanonie. No po prostu uważam, że o legendach moje e, wiedza jest zbyt mała, żeby to jeszcze dodawać. Także słyszymy się w tych kolejnych materiałach. Trzymajcie się i cześć!